Piątek, 30 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Bielksit czy Bielska Exit? O nazwie można dyskutować. Jedno jest pewne, Bielsko-Biała chce zostać stolicą. Dokładnie stolicą województwa. Tamtejsi radni chcą, aby była ponownie miastem wojewódzkim. I podjęli w tej sprawie uchwałę. Co to daje? I czy faktycznie Bielsko-Biała i okolice mogą już nie być częścią województwa śląskiego? Paweł Jędrusik. W Bielsku-Białej właśnie zaczynają się dni miasta, ale być może kiedyś będą tu dni województwa. Województwa bielskiego na mapach Polski nie ma już od 26 lat. Teraz to nieodłączna, choć to się okaże, część województwa śląskiego. Ale wielu mieszkańców uważa, że tak nie powinno być, a kiedyś było po prostu lepiej. Bylibyśmy takim regionem wyjątkowym. Nie do Śląska. Do Śląska nic nie mam, lubię Śląsk, ale Podbeskidzie gdzie jest warte tego. Wydaje mi się, że im większa jest możliwość lepszej gospodarki. No a z kolei jak jest małe, no to rządzimy w gronie małym. Trudno to powiedzieć. Ale jeżeli jak przedtem było województwo bielskie, chyba było lepiej. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy województwo bielskie było i było nam może zdecydowanie troszeczkę lepiej, bo było bliżej z załatwianiem wszystkich potrzebnych rzeczy, a nie trzeba było jeździć do Katowic. Nie jest to nowy temat w Bielsku-Białej, ale podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę, która ma zainicjować działania w tym kierunku i do 2029 roku utworzyć nowe województwo. Inicjatorem jest radca prawny z Bielska-Białej Bartłomiej Tkacz. Ludzie tęsknią za tym, co było i te 20 lat uświadamia ludziom to, jak wiele Bielsko straciło przez to, że utraciło status wojewódzkiego miasta, czyli wojewódzkiego regionu. Pomysł mieszkańca poparli wszyscy radni. To jego zdaniem przełomowa decyzja, bo radni zagłosowali ponad podziałami. Jednak to, że radni podjęli taką uchwałę, to dopiero początek długiej drogi. Trzeba podkreślić przede wszystkim, że to jest oddolna inicjatywa. Ona wyszła od mieszkańców. Radni tą inicjatywę poparli. A co będzie dalej, to już nie zależy od nas. Nie zależy to od władz miasta. Ewentualne decyzje leżą na dużo wyższym szczeblu. Na razie nie wiadomo, jak ewentualnie miałoby się nazywać nowe województwo. Czy wrócono by do starej nazwy województwo bielskie, czy może na przykład podbeskidzkie. Dla jednych pierwszy dzwonek, dla innych ostatni. 2 września rozpocznie się nie tylko szkoła. Zacznie się także paraliż Katowic. Zaplanowana przebudowa węzła kolejowego sprawi, że część ulic zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego, pieszego czy rowerowego. Efektem mają być całkowicie nowe wiadukty czy perony. Problem w tym, że na kilka dni przed rozpoczęciem inwestycji wciąż brakuje kluczowych projektów zmian w organizacji ruchu. Karolina Komada. To dopiero przedsmak tego, co już za kilka dni rozpocznie się w Katowicach. Szykuje się prawdziwy armagedon drogowy. Z początkiem września rozpocznie się przebudowa linii kolejowej E65. Ta przebiega przez całe Katowice. Początkowo zaplanowano remont 6 wiaduktów. W pierwszym etapie roboty będą toczyć się na ulicy Bagiennej, przy jednak utrzymaniu przejezdności, dlatego że tam mamy 2 obiekty drogowe nad linią kolejową i naprzemiennie będzie ruch utrzymywany. Drugi wiadukt planowany do zamknięcia we wrześniu to jest ulica Graniczna i trzeci to jest tutaj w obszarze centralnym, to jest ulica Mikołowska. W obszarze dzielnic południowych w pierwszej kolejności ma być zamknięty wiadukt w ciągu ulicy Kłodnickiej, ale przy utrzymaniu cały czas przejezdności ulicy Ligowskiej oraz ulicy Szezałęskiej. Prace przygotowawcze mają rozpocząć się już w poniedziałek 2 września. Pierwszy wiadukt przy ulicy Bagiennej ma zostać zamknięty 9 września. Z każdym kolejnym tygodniem ma zostać zamknięty następny wiadukt. Choć zaledwie dni dzielą mieszkańców od rozpoczęcia jednej z największych inwestycji drogowych w województwie, Urząd Miasta w Katowicach wciąż nie otrzymał wszystkich potrzebnych dokumentów. Dla ulicy Bagiennej jest zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jest wdrażane oznakowanie, natomiast sposób czy ilość uciążliwości, utrudnień, jakie dla tego wiaduktu identyfikujemy, jest wielokrotnie mniejsza niż na przykład dla ulicy Mikołowskiej. A tu jeszcze projektu
organizacji ruchu na czas przebudowy zamknięcia nie mamy. Prace na ulicy Mikołowskiej mają rozpocząć się 23 września. Samo zatwierdzanie projektu zmiany organizacji ruchu może trwać do 30 dni. Tego czasu już nie ma, jednak jak czytamy w stanowisku PKP PLK, projekt już wkrótce trafi do Urzędu Miasta w Katowicach. Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania ostatnich formalnych uzgodnień przez policję w zakresie sygnalizacji świetlnej dla ulic Granicznej i Mikołowskiej oraz organizacji ruchu dla ulic Załęskiej i Przodowników. Dla ulicy Mikołowskiej oraz Granicznej dokumentacja zostanie złożona do Urzędu Miasta Katowice na początku przyszłego tygodnia. Utrudnienia będą dotyczyć też przejazdów autobusowych. Nowe rozkłady jazdy pojawią się w momencie zatwierdzenia projektu zmian w organizacji ruchu. Zanim ta 4-miliardowa inwestycja przyniesie zamierzone efekty, mieszkańcy regionu będą musieli się uzbroić w cierpliwość, bo gigantyczne korki będą naszą codziennością przez najbliższe 4 lata. Czasami to tylko kilka kilometrów na godzinę więcej niż pozwalają przepisy. Później trauma na całe życie. Rozpoczynają się powroty z wakacji, a policja zapowiada, nie będzie litości dla piratów drogowych, a tym bardziej pijanych kierowców. Paweł Jędrusik. Pani Małgorzata to tylko jedna z wielu ofiar pijanych kierowców na śląskich drogach. Jechaliśmy przepisowo, ale niestety pijany w nas wjechał i nas obróciło. Ja tylko tyle pamiętam, że w automacie po prostu rozłączyłam się z pasa, otworzyłam drzwi i po prostu... Nie wiem, jakim cudem wyszłam, czy na czworaka, czy jak, i zostałam leżeć. Po prostu straciłam pamięć, ale pamiętam zapach, uderzenie, pełno tego kurzu i wielki lament i krzyk. Skutek to połamane żebra, zapadnięte płuco, złamany mostek, no i trauma, która zostanie na całe życie. Śląska Policja przed ostatnim weekendem wakacji szczególnie apeluje do kierowców o ostrożność, zwłaszcza podczas powrotów z długiej podróży. A w ostatnich dniach nie brakuje niebezpiecznych zdarzeń w regionie. W czwartek do śmiertelnego wypadku doszło w Zabrzu. Kierowca samochodu osobowego marki Ford, który posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, podczas wyprzedzania kolumny pojazdów zauważył, że z naprzeciwka jedzie samochód ciężarowy, chciał jeszcze szybko wrócić na swój pas ruchu. Wykonał manewr, ale w trakcie niego zahaczył samochód marki Renault. W wyniku tego zahaczenia ten pojazd został wypchnięty na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z tym samochodem ciężarowym. Groźne zdarzenie było też w piątek rano w Tarnowskich Górach. Policjanci na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili, że 49-letni mieszkaniec Czech, jadąc Toyotą, najechał na 55-letnią mieszkankę Bytomia w momencie, gdy przechodziła ona przez przejście dla pieszych. Dziś policjanci zapowiadają, że patroli na drogach w ostatnich dniach wakacji będzie znacznie więcej. Patrole wyposażone w widorejestratory, motocykliści nieoznakowani, to również mówimy o tym głośno, tak więc niech boją się wszyscy ci, którzy zamierzają łamać przepisy ruchu drogowego. A szczególnie pijani kierowcy. Policja przytacza statystyki, z których wynika, że od stycznia do lipca na śląskich drogach pijani kierowcy spowodowali 582 zdarzenia drogowe, w których zginęło 7 osób. Nigdy nie miałam planów zamknięcia teatru, mówi prezydentka Zabrza Agnieszka Rupniewska. Widzów zapraszamy we wrześniu, jesteśmy dla Państwa i gramy, komentuje dyrektor artystyczny Miejskiego Teatru Nowego. We wtorek odbyła się komisja rewizyjna, w trakcie której analizowano sytuację finansową jednostki kultury. Podobnie trudnych wyborów wkrótce będzie musiał dokonać zarząd szpitala miejskiego. Spółka ma długi. Obie te sprawy budzą wśród Zabrzan ogromne emocje. Fatima Orlińska. Wtorkowa komisja rewizyjna została przerwana, bo jak przekazała nam prezydentka Zabrza, dyrekcja Teatru Nowego nie przygotowała wszystkich należytych dokumentów. Kontynuacja prac komisji zaplanowana jest na 18 września. Jak dziś wiadomo, obecnie pełniąca obowiązki dyrektor teatru umowę może podpisać dopiero w momencie, gdy ruszy nowy sezon, zatem 1 września i jeśli zdecyduje się pełnić funkcję dyrektorki, od niej ma zależeć, ile spektakli się odbędzie. Czy można spodziewać się premier i ewentualnych większych imprez, jak chociażby sporny ostatnio festiwal? Pani dyrektor przedstawiła mi kilka propozycji związanych z oszczędnościami. Po pierwsze zaproponowała odwołanie premier, po drugie zaproponowała zwolnienia części aktorów, a po trzecie zaproponowała odwołanie festiwalu. No nie ukrywam, że osobiście byłam zwolenniczką tego, żeby festiwal się odbył i nawet w różnych gremiach, także wśród radnych Rady Miasta mówiłam wprost, że uważam, że skoro mamy tego typu teatr i od lat odbywa się u nas festiwal dramaturgii, to że nie powinniśmy akurat na tym oszczędzać. W związku z tym
jeżeli jest taka sugestia, to my jesteśmy na etapie analizy tego, czy rzeczywiście festiwal nie powinien się odbyć. I jak wielokrotnie podkreśla prezydentka, nie ma i nie było planów zamykania teatru ani przekształcenia go w teatr impresaryjny. To, że wyboru trzeba było dokonać, choć niełatwego, przyznają również przedstawiciele zarządu Zabrzeńskiego Teatru. W obecnej fatalnej sytuacji finansowej miasta, co wiąże się z trudną sytuacją samego teatru, czasowa rezygnacja z dodatkowych wydatków w postaci imprez musiała być oczywistością. Dla nas ważni są ludzie, którzy tu pracują, ponieważ to są ludzie niezastąpieni. To jest fantastyczna ekipa, począwszy od artystów, skończywszy na całej ekipie, która dba o porządek w tym budynku. Więc oni muszą zarabiać. To nie jest tak, drodzy Państwo, że ludzie, którzy pracują w teatrze, to tak bardzo to lubią, że mogą pracować za darmo. Nie pracujemy za darmo. Więc wypłaty, to jest ogromnie ważne. Ważne jest również to, żeby ten przepiękny budynek utrzymać. To są media, to są opłaty. Więc to jest w tym momencie dla nas do końca tego roku kalendarzowego priorytet, prawda? No i musieliśmy dokonać wyboru. Podobnie trudnych wyborów wkrótce będzie musiał dokonać zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu, który dziś jest spółką w najgorszej sytuacji finansowej, bo bilans to ponad 80 milionów złotych straty. Prezydentka Zabrza przekazała nam, że jest po rozmowie z prezesem Szpitala Miejskiego, który przygotował program naprawczy, a ten obecnie jest przedmiotem analiz urzędniczych. By uzdrowić sytuację szpitala, brana jest pod uwagę jego restrukturyzacja i zmiana profilu jego działalności. Sama zainicjowałam pewne działania i jeśli chodzi o pewne tematy, próbowałam docisnąć pana prezesa. Również jeśli chodzi o ilość urodzeń w naszym mieście i w naszym szpitalu, który przecież jednoznacznie kojarzy się właśnie z nowymi, młodymi mamami i niemowlakami. W związku z tym mam nadzieję, że ilość tych porodów w naszym mieście po prostu się zwiększy, biorąc pod uwagę jakość opieki. Ale z drugiej strony ważne jest dla mnie to, żeby też inne oddziały, które również są dochodowe, chciały rozwijać swoją działalność. Za obecny stan budżetu miasta, w tym również szpitala, wielomilionowe zadłużenie i straty, prezydentka Rupniewska jednoznacznie obwinia swoją poprzedniczkę, zarzucając jej niegospodarność i nadużywanie finansów z kasy miejskiej. Dzisiejsza opozycja w Radzie Miasta z kolei mówi, że problem ekonomiczny mają szpitale w całej Polsce, a brak pieniędzy nie wiąże się z poprzednią władzą, lecz na przykład nieplanowanymi w poprzednim roku finansowym wydatkami, jak chociażby 30-procentowe podwyżki w oświacie. Są niedoszacowane przez NFZ świadczenia medyczne. I szpitale borykają się z tymi problemami. Do tego trzeba jeszcze dołożyć wzrost płacy minimalnej, wzrost w ogóle płacy, wzrost cen za media, no i lekarstwa. No i mamy teraz tego obraz. Wiem, jak to kiedyś wyglądało, że no, szpital za każdym razem, kiedy miał trudności, przychodził do miasta i prosił o dofinansowanie. No i my jako radni z reguły przychylaliśmy się do ich prośby. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało w tej kadencji. Jeszcze nie było takiej prośby, no więc nie wiem. No ale sobie nie wyobrażam, żeby ten szpital zamknąć. Miasto po tym, jak wyemitowało obligacje, decyduje się na kolejne kroki, które mogą wspomóc jego budżet. Chodzi o pozyskanie środków z zewnątrz, dlatego trwają między innymi rozmowy z ministerstwem. Został zlecony również program ostrożnościowy. W wielu spółkach miejskich wciąż trwają audyty. Niecodzienne, wręcz groteskowe zgłoszenie otrzymał operator numeru alarmowego 112. Mieszkaniec Czeladzi zawiadomił służby, że ma problemy z partnerką i nie chce już z nią mieszkać. Szybko okazało się, że 41-latek był pod wpływem alkoholu, a cała historia miała drugie dno. Karolina Komada. Kara pozbawienia wolności zamieniona na karę sumienia. Po kilku tygodniach ukrywania się mieszkaniec Czeladzi, który miał odsiedzieć wyrok, sam zadzwonił na numer alarmowy 112. Od razu na samym początku też przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc się tym, że jest nietrzeźwy. Zgłosił on fakt, że ma problem z kobietą, z którą zamieszkuje od 5 lat i chciałby, żeby teraz ona opuściła to jego mieszkanie. Operator numeru alarmowego zaproponował interwencję policji. To na początku nie do końca spodobało się mężczyźnie, jednak następnie podał miejsce zamieszkania, jednak unikał od podawania swojej tożsamości. Choć nie podał danych osobowych, to przyznał się, że za niezrealizowane zasądzone prace społeczne musi odbyć karę więzienia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Okazało się również, że był on już spakowany i tłumaczył również to tym, że tak naprawdę już miał dość ukrywania się przed policją, ponieważ psychicznie tego nie wytrzymywał. Tym razem mimo ucieczki mężczyzna i tak 77 dni spędzi za kratkami. Taki był piątek. Spokojnego weekendu. Do zobaczenia.